Cześć ludziska, słuchajcie, w końcu mi się udało rozwiązać problem z tą Rafą. Nie udało mi się zestrzelić tych kapłanów, po prostu ściągnąłem save, który jest zaraz za tym miejscem i mam nadzieję, że to już jest poprawny save, ponieważ ściągnąłem ich chyba z 10, każdy był w jakimś innym miejscu i nie o tym miejsce mi chodziło. Ogólnie problem jest znany na internecie i cała masa osób się na niego wściega. Jakaś bolączka w wersji PC-owej, więc teraz będziemy mogli wreszcie kontynuować naszą przygodę. Chciałem zobaczyć, ile mam amunicji na tym save'ie i tak patrzę, nawet całkiem sporo. Myślę, że możemy spokojnie z tym karabinem połalić trochę. Jest to miejsce zaraz za... po tym zestrzeleniu tych kapłanów. No, wchodźcie tu raczej. Chodź. Zamykaj te drzwi! Zamykaj! O, masakra. Dobra, panowie, może ten szybciej, co? To super! Zamykam, przynajmniej staram się. Świetnie. Kolejne drzwi. Szybciej, przyjacielu, szybciej. Co lecie teraz? Na mostek, szybko. Jest zamknięte, chyba źle poszedłem. No. Dobra, goń, frajerze jeden. Szybko. O, shit! Świetnie, a ja zareklamowałem drzwi. Dzięki, zastrzeliłeś mnie. Dawaj. Na tył. Musimy się stąd wydostać. Gin po czwaro. Dziękuję. Jezu! Dobra, dużo was tu. Za dużo! Fuck! Amunicja mi się skończyła, nie! A, nie dorwiecie mnie, żeby... Ja pierdzielę, ile was tu jest? No, czy was tutaj nie za dużo? Dawaj, przeładuj! A, w ostatniej chwili! Ty, dziadzie jeden. Ja ci tak nie odpuszczę. Czy ja mam karabin? Nowy, przydałby się teraz. Nie, oczywiście nie mam. Panowie, z powrotem, tutaj, tym razem. Szybciej zamykaj te drzwi i przestań panikować do jasnej cholery. Jak w ogóle jest twoim zdrowiem? Chujowo. Dobra, ulecz się w takim razie. Szybko, zanim przyjdą. Nie wiem, czemu panikujesz, stary, ale ja nie panikuję, to też przestań. Dobrze, idź stąd. Szybciej! Dzięki, wuje, zamknij te drzwi. No ruszaj się, nie mogę go po prostu zostawić tam, na pastwę losu. Na przykład teraz zamknąć te drzwi nie mogę. Mogę! Dziękuję, sorry przyjacielu. No nie wygłupiaj się. O Jezus, muszę chronić tamtego kolesia, który utyka. Bosko. No pięknie. Kolejny wkurzający moment na tej misji. Sorry ludziska, ale jakoś trudno przez nią przebrnąć. Leczę się w takim razie trochę. Panowie, zamykaj szybko te drzwi. Bo oni nadchodzą. Chodź tu. No i znowu, pływa mi ekran cały. Zamykaj! Durniu! Chodźcie tu, panowie. Ja was będę osłaniał. No, dzięki wielkie, to przestań go blokować. Nie możesz, nie wiem, nie mogę cię ponieść na barana na przykład. Byłoby zabawne. Szybko, zamykaj te drzwi. Ależ ty się guzdrzesz. Ja pierdzielę, człowieku. Jesteś w wojsku. Pośpiesz się. Nie wyważają metalowe drzwi. Z tym nie tak. No! Pięknie. Dziękuję. Zabij
go, zabij go, zabij go. Jeszcze jednego musimy zabić. No pięknie, jeszcze mi się amunicja skończyła teraz. Ja pierdzielę, co za moment. Irytujący. Coś czuję, że to będzie długo trwało. Znowu się uleczymy. Przeładuj w takim razie znowu broń. Jeszcze pistolet też przeładuję na wszelki wypadek. Ale może z pistoletu będziemy do nich strzelać, wiecie, bo to jest chyba najszybsza broń. I mamy karabin maszynowego, przydałby się teraz. Idź, bo cię odstrzela osobiście. Dobra, świetnie. Szybciej, 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 szybciej. No biegnij, oficerze. Dziękuję. Z góry może nadbiegali wtedy. Dobra. Ja cię będę osłaniał. Zaregluj je. Świetnie. O to właśnie chodziło. Cudownie. Tylko pośpieszcie się trochę, panowie. Szybciej, szybciej, szybciej. Świetnie. Odio! Jezu! Nienawidzę takich momentów. No, są zamknięte! Może byście tak się truszyli trochę bardziej. Co jest? No to ruszcie się! Odstrzelać za chwilę, jak się nie ruszysz, przysięgam. O, pięknie! Dobra, czyli chyba nasz przyjaciel nie przeżył. Mogę tutaj wejść. Save all by się przydał. Teczka. O Jezu, save all, dziękuję. O, widzicie, mam teraz po angielsku. Danger Voyage. Bez tego, bez podmiany tych save'ów nie byłbym w stanie przejść dalej. O, mam pamiętnik prywatny jednego z marynarzy. Świetnie, przeczytamy go od razu muszę się odstresować. Oh. Księgi, manuskrypty, Aldagon. Ta. Pismo po napę. Nie wiem, chyba nie czytaliśmy tego jeszcze. Zestawienia dowodów. Dziennik jednego z marynarzy, świetnie. Nic ciekawego w zasadzie, jednak muszę pochwalić nowych przeciwników, którzy właśnie zaczęli się pojawiać. Są epiccy. Naprawdę zajebiście wyglądają. Tutaj coś mogę zrobić? Nie. Jest amunicja do pistoletu, jednak tego nie potrzebuję. Chciałbym sobie przeładować sztucer. Jest to zdecydowanie jedna ze skuteczniejszych broni. Stamtąd przyszliśmy. Tu jest zamknięte z kolei. Pogadam z nim. Długo nie pociągnie. No trudno, przyjacielu. Jest para. No, zakręć mi ją, proszę. Świetnie. I weszliśmy chyba do maszynowni, która nie ma się najlepiej. Co? Zamykajcie ze sobą drzwi, panowie, lepiej. Wolę nie ryzykować spotkania z tymi potworami po raz ponowny. Tu jest kapitan? He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. The door is bolted shut. He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Czy on się właśnie zabił? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Nie, on się modli. I will feel no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil. Dobra, chyba nie pomaga. Można otworzyć z zewnątrz. Captain Hurst, shall follow me all the days of my life. Captain Hurst, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Och, pięknie. Damn it. We need that armory key. We've got to find another way in. Mówisz? Może spodem, pod spodem, nie wiem, lukiem. O, dobra, świetnie, drugi nam pada. Niezbyt to dobrze się zapowiada w takim razie. Musimy mieć... W kajucie kapitana, tak? No dobra, w takim razie pójdziemy tędy. No, świetnie. Z tym uwielbiam takie miejsca. Yeah! Wymarzone. Możemy to zamknąć? O, świetnie. Możemy. Cudownie, przynajmniej zamknąłem z tej strony silnik. Czy właz do silniku. I teraz... Przydałaby się chyba... Nie powinienem tego używać, co? Tędy nie mam po co iść. Tędy za to mogę iść, świetnie. Żadnych pełzających tutaj... Uuu, czwar! Okej, okay, chyba moi przyjaciele długo nie wytrzymają. No, pięknie. No, czyli zostałem chyba już sam. Kapitanie? Kapitan powinien ostatni schodzić ze swojego statku. A nie jako pierwszy. Zapamiętajcie to. Dobra, mam rewolwer przynajmniej. Zajebista broń. Weźmiemy klucz. Świetnie. To jest jakiś dziennik. Zaryglowane, co? No dobra, w takim razie nie pójdziemy na pewno tędy. Musimy wrócić. Do którego miejsca to nie wiem. Zostałem sam już chyba na całym statku. Niezbyt to... pocieszająca myśl. Zamknij drzwi ze sobą, proszę. Gdzieś tu jestem. Potwór, wiem o tym. Myślę, że strzelba byłaby odpowiednim raczej. Aha, świetnie. Jego sprzątnę. Sobie zamkniemy te drzwi, na wszelki wypadek. Macie coś przy sobie może ciekawego? Masakra, jak po prostu rozwalił go na kawałki. O, genialnie, Thompson. Laska dynamitu zawsze się przyda, może być. Mamy też karabin maszynowy i widok naszego krętu od dołu. Świetnie. O, mnie to bawi. Bo. Zamknięte. Nie wpuszczamy gości. Na wysku bańce, no. Umiecie otwierać, co? Możesz mi pozbierać... Dobra. Mam na was ciężką giwerę tym razem. Zamknięte, co? No to którędy powinienem się teraz udać? Nie wiem, wzięliśmy dynamit. Może tędy? Na górę? Sam nie jestem pewien za bardzo. Okej, przejdziemy tędy sobie w takim razie. Nie wiem, chyba nie tędy powinienem iść, ale to też jest jakaś droga zawsze. Czy jestem ranny w jakiś sposób? Nie, całe szczęście. I przydałby się save, tak jak poprzednio. Super. Normalnie teraz ta gra zaczęła trzymać na zajebiście klimat. Autentycznie się boję. Co tu się będzie działo. Nie wiem też, co płynęło tam na dół, z dołu. To sobie zapiszemy grę. Na drugim slocie tym razem. Cóż, zamknięte, co? Tu też jest zamknięte. Mogę tędy? Nie, te drzwi były chyba wypaczone już. Drzwi są zareglowane. No właśnie, nie dało się ich otworzyć z tej strony. Dobra, zapisaliśmy grę w każdym razie. Tu nie mogę, czyli jedyną drogą pozostaje nam chyba... przedrzeć się tędy, ale... Czego to służy? Zaciął się, co? Co my wzięliśmy w końcu? Mamy wystarczające do wywołania małej eksplozji. Czyli coś trzeba byłoby wysadzić. Rozumiem.
It's locked. Tu jest zamknięte. W zbrojowni zabraliśmy chyba już wszystko. To jest bez sensu, to jest zejście na dół. Tam też na górę nie ma co iść. Na dole są jakieś drzwi, może tam jeszcze spróbujemy się udać. Czy nie, te drzwi były chyba do innego miejsca. Też ich używaliśmy już. No właśnie, to są drzwi do tego miejsca. Tutaj tak samo, no chyba, że mam użyć dynamitu na tych drzwiach, które są ledwo tam wypaczone. To by było logiczne w sumie. Nie, zobaczymy, czy się uda. O, tutaj. Nie, zobaczymy, czy się uda. Nie. No, fajnie. Tylko chciałbym się może dowiedzieć właśnie, co mam tu zrobić. Niezbyt mi się to podoba. Nie wiem, co mam robić. Tu na bank nic. Chyba, że mam wysadzić ten włas. Świetnie. It's locked. Wiem, że zamknięte, ale nie możesz tego otworzyć jakoś? Używanie dynamitu na storage magazyn. Ach, matko. Klucz do zbrojowni dostaliśmy. Tego nie mogę użyć już ponownie. Can't force it. It's gotta be locked from somewhere. Okej, łapię chyba, o co chodzi. Pięknie. Ale znaleźliśmy małe miejsce, do którego mieliśmy się udać. Na górę. Nice. I nie mam pojęcia, co mi to dało. Że mogę jeszcze wyżej tam. Nie no, wyżej nic nie ma. Coś mi może powiedzieć, do czego to służy? Nie łapię. Że... Nie no, bez sensu. Kręcę się w kółko. Szkoda, że nie powiedzieli mi, co mam jeszcze zrobić w tym miejscu. To jest smutne dopiero. Tego nie mogę użyć. Stamtąd przyszedłem. Zejdźmy na dół jeszcze raz. Tego też nie mogę. Tego tak samo, nie? No, serio? Utknąłem. Może jest tutaj coś, co pominąłem. O, w tym miejscu na przykład. Tutaj mam coś wysadzić? O właśnie, świetnie. Jak to nie pomogą ci tego otworzyć? Wszystko, ładunki wybuchowe zawsze pomagają. To nie idzie po mojej myśli. Coś nie wziąłem z tego? Nie no. Dobra, ludziska, wrócę do was jak wymyślę. No hej. Witam wszystkich serdecznie w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Call of Cthulhu, choć pewnie jest to po prostu przywitanie się w środku odcinka, jak zwykle wy to kochacie, wiem o tym, dlatego wam to robię. Już się zorientowałem, co powinienem przynajmniej zrobić z tymi laskami dynamitu. Oczywiście nie przyszłoby mi do głowy, by użyć lasek dynamitu na szybie wentylacyjnym. O matko boska, czekajcie, bo się zakręciłem. Na szybie wentylacyjnym, który był na końcu tej maszynowni. W sumie nawet dobrze, że przeczytałem to w poradniku, bo serio, raczej długo by to mi zajęło, zanim bym wpadł na tak kuriozalny pomysł, by podstawić tu laskę dynamitu. No. O właśnie, świetnie. Od razu przeładuj i się odsuniemy na bezpieczną odległość, by nas to nie pochlastało. Serio, nie mogłem tego na przykład jakimś kluczem francuskim albo czymś złamać, tylko musiałem akurat wysadzać to dynamitem? Dziwne. Chyba nikt za mną nie pełznie? Nikt nie odważy się za mną pełznąć. Ja jestem odważny człowiek, którym żabom kłaniać się nie będzie. Pewno? Nic. Świetnie. Żadne rozgwiazdy, inni mordercy. Chciałbym tam wejść do góry. Dziękuję.
O, świetnie. I dostaliśmy się... Cholera wie gdzie, tam są jacyś żywi. I mamy save'ola, cudownie. Mamy apteczkę, mamy łom. No, się przyda na pewno. Nie, to była apteczka? Chyba tak. Apteczka albo amunicja. I jeszcze... No... O, świetnie. I zapiszemy sobie tym razem na drugim slocie. Świetnie. I możemy się chyba stąd wydostać, bo więcej tu nie widzę. Tu jest... Tu mamy plan okrętu. To jakaś rozpiska. Jest pewnie jakiś magazyn mały. Dobra, idziemy stąd. Świetnie, ale otwórz drzwi. O, dzień dobry. O, shit! How the hell did you get in here? A jak myślisz? A few sticks of dynamite and a minor explosion. You idiot! Sealing the exits is the only way we've kept those damn things out. Marudzisz. A temu co? Żygu, żygu? Dobra, możecie mi coś powiedzieć ciekawego? Czy raczej nie? Co tu jest? Nic ciekawego nie ma. Tutaj. What the fuck? Ja nie mam latarki. Shit, shit, shit! Oh, fuck. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie będzie takiej akcji, że gaśnie światło nagle. Just great. We're sitting real pretty now. You'd better go and sort it out. Yeah? Lay off. Have you been hitting the pipe? You're the engineer, you sort it out. I know nothing from nothing about ship engines. No way in hell! Those bloody things are everywhere! I already tried to get the welding kit from the cargo hold. We got jumped! Jesus, it was so fast! Only me and Paul got out alive! We had to lock Barry down there with it. Take these keys. With the welding kit, at least we could seal these doors, you know, give ourselves a bit more time. Średnio mi się to podoba. Teraz pewnie go coś zje. Okej. Okay. Zobaczymy jak ten karab... A, bo to jest droga dotąd. No świetnie, czyli dostaliśmy klucz. Klucz pewnie będzie... It's locked. Pasował do tego włazu, który był tam dalej. Zapiszemy sobie, myślę, że... It's locked. O, pięknie. Save'a mi zamknął. No trudno. W przypadku porażki będę... Będę musiał sobie radzić ponownie samemu. Miałem amunicję, bo troszkę tam mi się stryknęło i parę naboi wystrzeliłem. Nic ciekawego nie ma. O, masakra. Dobra. Tej pary chyba wcześniej tu nie było. Się przejdziemy dołem. Świetnie, przynajmniej nowych przeciwników też nie ma, to mnie cieszy. I będziemy musieli pewnie troszkę uszkodzonych rur ponaprawiać, z tego co pamiętam. Tam jest drabina, której nie możemy opuścić, bo jest zamknięta kłódką. Dobra, na razie to chciałbym iść otworzyć ten właz. Gdzieś tutaj. What the fuck? Jak ja tych przebłysków nie lubię, za każdym razem poskakuję. Dobra, zapiszę grę, bo autentycznie zaczynają mi ciarki na plecach przełazić. Tutaj zapiszemy. Świetnie. I... It's unlocked. Aha! Who is your master? Dobra, chodź tu, poczwaro! Mówiłem, chodź tu! Ja się ciebie nie boję! Niego nie ma. Tam coś jest. Nie, tam jest światło. Ach, tu jest obgryziony tors. Cudownie. Jakiś palnik. Weźmiemy go sobie na pewno, tylko najpierw może weźmiemy sobie paczkę. Z czymś, nie wiem, amunicją albo apteczką. Chyba to była amunicja. Ręka. Nie no, spoko. Dobra. Weźmy ten. Palnik! O mój Boże! Ach, większego bydlaka nie dało się tu wsadzić. Gdzie on się schomikował? Uff.
O mój Boże. Nie dziwię się, że spieprzyli stamtąd w Tremiga. Karabin jest w niemiarę skuteczną bronią przeciwko nim, ogłaszam i oświadczam publicznie. Świetnie. Będziemy teraz poza łatać te dziury, skoro mamy palnik i możemy zrobić takie rzeczy. Tutaj nie. Więc tak. Co mamy tu do zrobienia? Świetnie. Zakręć to proszę. Świetnie, jedna zakręcona. Teraz ta, tą trzeba zakręcić na dole. I jeszcze oczywiście pozbędziemy się... O mój Boże. Dziwnie to wziąłeś do oka. Czy w sumie tak teraz bierzesz ten karabin? Nie no. Realistycznie. Cholernie realistycznie wręcz. Dobra, zmieniamy na karabin oczywiście. O, łop to jest broń, tak? Świetnie. Fajnie wiedzieć. Idziemy na górę, tam chyba było jeszcze jedno pokrętło, albo coś było z tą rurą. O, tam jest coś. Auć! Nic ci nie jest? Nic. Całe szczęście. Dobra, tu jest coś z tą rurą, tak? Okej, no to bierzemy się nasz nowy skill spawalniczy. Oczywiście gówno o tym wiemy i na pewno spieprzymy robotę, ale... Co tam? To jest... Jack! Jack umie wszystko i boi się wszystkiego. Coś za coś. Świetna robota, Jack! Spawy profesjonalne, wytrzymają jakieś pół minuty. Teraz możemy to chyba jakoś zakręcić. Wydaje przynajmniej. Mogę zejść tędy. Świetnie. I gdzie był ten drugi zawór? Tam jest, nie, tam jest. Tam ten już przekręcałem. Dobra, zejdziemy teraz na dół. To chyba zatamuje tą drugą parę. Świetnie. I co, był tu jakiś jeszcze trzeci? Chyba nie, w takim razie... Chyba naprawiliśmy problem. Tak mi się wydaje. Coś tu jeszcze do odpalenia? Nie ma. Jeszcze przejdziemy sobie na górze, zobaczymy czy tam coś było, coś pominęliśmy, bo nie chcę się tu wracać. Nie, tutaj żadnego panelu... Sterowni chyba też nie ma. W takim razie myślę, że wracamy do nich. No przecież już zrobiłem. O matko, znowu coś tam jeszcze trzeba zrobić? Nie wygłupiajcie się, bo znowu wejdę przez tamtą cholerę. Tutaj? Nie, tu jest zer... Tu nie mogę. Aż tam jest jakiś panel. Myślę, że będę się motał za chwilę. Albo chwila, czy co z tą rurą też było coś nie tak? Tutaj? Nie, z tą jest dobrze. Znowu utknąłem, nie wiem co zrobić. Sprawdzimy jeszcze raz ten panel.